królowa, bo zabiła Elżbieta II tak długo, królowa Wielkiej Brytanii. To musi mieć wpływ teraz. Nigdy nie mówiły o jej... Nie widzieliśmy, jakie były jej prawdziwe poglądy. Rodzina królowa bardzo źle traktowała Diana wtedy, więc to był chyba najwięcej taki kryzys. Dzień dobry Państwu. Witam tych, którzy byli też ze mną o godzinie 11 ponownie. A nowych gości witam szczególnie, bo dzisiaj też szczególny dzień, dlatego dwa raporty Złotorowicza. Wcześniej odbyliśmy, myślę, że interesującą bardzo rozmowę o sytuacji w Ukrainie z Bartłomiejem Radziejewskim. No ale dzień szczególny, chociaż zdaniem niektórych może i nieszczególny, dlatego postanowiliśmy sobie jeszcze zaprosić Was na kolejną rozmowę, zaprosić gościa na kolejną rozmowę i spróbować zastanowić się nad tym, co wydarzyło się i czy rzeczywiście coś szczególnego wydarzyło się wczorajszego wieczoru w Wielkiej Brytanii. Z nami dzisiaj brytyjski, ale mieszkający w Polsce, jak Państwo za chwilę usłyszą, uwadający piękną polszczyzną socjolog, profesor Gavin Rae z Akademii Leona Koźmińskiego. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo, że znalazł Pan czas dla nas. No i tak, Panie Profesorze, wszystkie portale światowe napisały, że koniec pewnej epoki. Tak, czytałem te nagłówki i się zastanawiałem, czy skończyła się jakaś epoka rzeczywiście wczorajszego wieczoru, czy może ta epoka skończyła się już dawno temu, a po prostu królowej brytyjskiej było dane przeżyć swoje czasy? Oczywiście to jest proces, to jest koniec epoki, gdzie to jest, no, na przykład przez całe mojego życie Elżbieta II była królową. Nawet moja matka mówiła do mnie wczoraj, tak jak porozmawialiśmy, że Elżbieta II została królową, kiedy miała 15 lat, więc to jest taki długi okres w historii brytyjskiego, że na pewno jest koniec epoki. Ale myślę, co pan insynuuje, albo sam pan mówi, że jest sytuacja, gdzie nie jest tylko te jedno postacie. To jest instytucja monarchia. Oczywiście monarchia to jest związanie z historią Wielkiej Brytanii, ten cały kolonializmu Wielkiej Brytanii jako imperium. I przez całe życie Elżbiety II to był ten proces, kiedy stopniowo skończyło. Nawet od początku, kiedy były królowe, to było tuż po wojny II światowe. Wtedy to był koniec Wielkiej Brytanii jako imperium. To był proces dekolonizacji. Więc nawet przez ten długi okres one przeżyły ten proces skończony Wielkiej Brytanii jako imperium. Tak, i to był też taki, wielu zwracało uwagę, że to był też ten taki moment, w którym należało de facto no, na nowo wymyślić, czym powinna być brytyjska monarchia. Czy w pańskiej ocenie rządy, tak to nazwijmy, chociaż wiem, że królowa wpływ tak naprawdę nie pełni żadnych realnych rządów, no, ale trzymajmy się tego. Czy rządy Elżbiety II rzeczywiście były jakąś nową jakością w dziejach brytyjskiej monarchii? No to zależy, bo to jest oczywiście... Były no, duże rządów przez ten czas. Nie pamiętam, to jest jak 15 premierów, premiera chyba to były przez ten czas, jak pamiętam, bardzo długi czas to było. Jak pan mówił też, że w rzeczywistości one nie miały wpływ na te rządy. One nie podejmowały żadne decyzje polityczne. Miała podpisać każdą ustawę i podpisała grzecznie każdą ustawę, bo jeśli nie podpisywała, no, skończyłyby jej pracę. To byłby kryzys konstytucyjny. Ale myślę, że przez ten czas może było inaczej niż to było przed wojną, II wojną światową, zanim została królowa. Bo po wojnie światowej to była zmiana sytuacji międzynarodowej. Przed wojną II światową to była, Wielka Brytania była mocarstwem, miała imperium,
i po II wojnie światowej skończyły. Były, jak mówiłem, to były dekolonizacje niepodległości w krajach jak India, Kenia, tak dalej. Więc społeczeństwo i partie polityczne Wielkiej Brytanii miało dostosować do tej nowej sytuacji. Oczywiście teraz nie jest tak łatwo, bo w kulturze brytyjskiej jest bardzo głęboko ta historia jako Wielkiej Brytanii, jako imperium. Ale stopniowo mieliśmy dostosować do tej nowej sytuacji. Ale nie jest łatwo. Na przykład Brexit jest dobrym przykładem tego, jak jest nadal zakurzenie społeczeństwem brytyjskim, te nostalgie do starych czasów. No tak, kwestia Brexitu, to sobie zaraz jeszcze do niej dojdziemy, bo tak też słucham tego, co pan profesor mówi, tak się zastanawiam. No właśnie, dobrze wiemy, no pan dużo lepiej od nas, Polaków, jak istotne dla wielu Brytyjczyków, w zasadzie dla większości, zdecydowanej większości Brytyjczyków jest instytucja monarchii, była konkretnie królowa brytyjska. No i tak jak pan powiedział, no po II wojnie światowej imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi, skurczyło się do jednej wysepki w Europie i paru zamorskich posiadłości. Czy nie jest trochę tak, że właśnie ta monarchia to już jest ostatnie, co Brytyjczykom z tego wielkiego imperium zostało i dlatego tak kurczowo się jej trzymają? Jest coś w tym. Może to nie jest tylko jedyne, ale jest coś w tym, że ta monarchia jest chyba najbardziej takim symbolem tych starych czasów. I pamiętamy, że nadal mamy the House of Lords, ta Wyższa Izba, która nie jest wybrana demokratycznie. Więc to jest też związane z całą monarchią. I faktycznie nie mamy takiego zupełnie demokratycznego systemu politycznego w Wielkiej Brytanii. Więc, ale jest coś w tym. Ja zgadzam się z panem, że to jest coś, co jest symbolem tych starych czasów. Nawet te wszystko symbole, piosenki i tak dalej. Nie? God save the Queen, tak dalej. Nie? No teraz God save the King, ale to wszystko jest od tych starych czasów. I co jest ciekawe, co będzie potem, co będzie, bo królowa, bo że była Elżbieta II tak długo królowa Wielkiej Brytanii, to musi mieć wpływ teraz, bo one były bardziej popularne niż instytucje. Bo jak zerknęłam na sondaże dzisiaj i procent społeczeństwa, którzy myślą, że Elżbieta II była dobra królowa, i to były sondaże przed śmiercią, to było około 80%. Bardzo wysokie. Ale ci, którzy myślą, że monarchia jest dobrą instytucją, jest około 60%. I to jest o wiele mniej wśród młodych ludzi. To jest około 25% ludzi, którzy mają wiek 18 do 24 lat. Więc ta cała instytucja była związana z postacią Elżbiety II. I kiedy nie ma jej teraz, no to jest nowe wyzwanie dla monarchii. To bardzo poważne wyzwanie. To jest ciekawe bardzo to co pan mówi, bo ja sam zresztą myślę, że wielu z nas dzisiaj obserwuje media społecznościowe i jak wielu ludzi na całym świecie przeżywa śmierć królowej Elżbiety. Nawet już widziałem tam żarty, że ojcowie założyciele by się załamali, gdyby zobaczyli, co Amerykanie, jak bardzo Amerykanie opłakują śmierć brytyjskiej królowej. Więc rzeczywiście była ona postacią niezwykle lubianą, niezwykle popularną. I ciekawe, czy również król Karol III będzie też właśnie, że bardziej popularny od funkcji, którą pełni. To będzie trudno, bo najbardziej taka zaleta Elżbiety II było to, że nic nie robiła. W sensie, że nigdy nie mówiły o jej, nie widzieliśmy, jakie były jej prawdziwe poglądy, bo nigdy nie mówiły o tym. Jakie były na przykład o Brexicie, niepodległości Szkocji, najważniejsze wydarzenie Wielkiej Brytanii, nie mówiły o tym, co myśli. Karol jest trochę inny, ma swoje poglądy, czasami podziela swoje poglądy, też jest coś więcej, nie jest tak lubiona. Jest też takie sondaże, co pokaże, co jeśli Brytyjczycy myślą, że będzie dobrym królem.
I to był coś takiego, jak tylko 25% społeczeństwa myśli, że będzie dobrym królem. Też był przed śmiercią Elżbiety II. Więc to jest problem. To jest problem dla instytucji monarchii. Nie od razu, bo teraz jest czas żałoby. Ale jak Charles zostanie królem, no już jest królem, ale ten koronację będzie za kilka miesięcy, no wtedy to nie będzie tak łatwo. Nawet ten serial The Queen, The Crown, przepraszam, no i to wszystko w tym nie jest postacią, co jest sympatyczne. Mhm. O serialu The Crown to ja też mam nadzieję, że sobie chwilę porozmawiamy, ale jeszcze powrócimy się chwilę. Jednak nie serialu, a tak. Rzeczywistości. Tak. Jest pewne wyzwanie przed rodziną królewską, ale zanim sobie nie przeanalizujemy tego, w jaki sposób rodzina królewska mogłaby realizować, bo już różne scenariusze się też rysują. Zostańmy jeszcze przy tym, co pan powiedział. Właśnie zastanawia mnie ta właśnie niezwykła popularność królowej brytyjskiej. Pamiętam sam, jak w obliczu Brexitu, w obliczu Brexitu ona na jakimś gdzieś jakimś evencie wystąpiła publicznie, ubrana w błękitny strój z takimi jakby przypominające niby złote gwiazdki elementami. Tak. Od razu cała masa przeciwników Brexitu zinterpretowała to tak, królowa jest po naszej stronie, królowa nie chce Brexitu, królowa popiera Unię Europejską, ale ona nigdy nie wypowiedziała się w tej sprawie ani słowem. I właśnie, czy tajemnicą jej sukcesu nie jest to, że każdy mógł uważać, że ona podziela jego poglądy, bo nigdy żadnych nie prezentowała. Albo nie wiemy nawet. Nawet, że coś jest neutralne w tym. Może być, bo teraz, no, żyjemy w czasach teraz, gdzie no, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale gdzie społeczeństwo jest podzielone. Jest duży konflikt i napięcie w scenie politycznym. Bardzo niepewne czasy. Ekonomiczne, polityczne i tak dalej. I gdzie był ktoś tam, kto nic nie mówiło, nie widzieliśmy, jak były jej poglądy. Dla niektórych może to jest coś, jakiś komfort, nie? Że jest coś, jakaś stabilność. Nie jest coś, że ktoś może mówić, że nie zgadzam się z nią, albo zgadza się z nią, że kłócimy się z rodziną, co myślimy o jej poglądach i tak dalej, bo nigdy nie był wiadomo, co myśli. Więc to był coś, co dało jej jakoś bo żyły tak długo, to by ten ciągłość i stabilność, czasy, które są bardzo niepewne. Ale z drugiej strony oczywiście to były wady, bo kiedy były, no pan mówił o tym, co robiły w czasie referendum Brexita i to było, pamiętam to, że były takie kontrowersje, bo ewidentnie był jakoś symbol, znak do społeczeństwa, co one myśli, ale nie mogą mówić to. Ale co brakowaliśmy, a co brakujemy to, jest w czasie kryzysu, że może być ten prezydent czy coś, co może interwinować, ingerować, może starać się połączyć społeczeństwo, kiedy jest podzielone, znaleźć jakiś kierunek, jakąś drogę kompromisu. I jak myśl tylko królowa, co jest symbolem, nie może mówić, co myśli, nie może robić to znaczy, że brakujemy to w naszym systemie, bo mamy tylko rząd. I rząd faktycznie ma zupełną władzę. I nie ma jakoś kontrwładzy do rządu, do premiera. Właśnie, no i będzie nam się rzeczywistość i historia mieszała z fikcją, bo ja no, muszę się przed państwem przyznać, panu profesorowi już to mówiłem przed naszą rozmową, znaczy ja się nigdy nie interesowałem szczególnie rodziną brytyjską. Całą wiedzę, jaką mam, większość wiedzy, jaką mam na jej temat, czerpałem właśnie z serialu The Crown, ale pan właśnie tam, pamiętam dobrze, był też choćby ten konflikt o to, czy powinna pojechać do, już na samym początku panowania, jak doszło do tej katastrofy górniczej, czy spotkać się z rodzinami tych ofiar, czy pojechać w ogóle na miejsce. I już wtedy był opór i długo było krytyka, że nie pojechała na miejsce, ale właśnie argument był taki, że korona nie jest od tego, żeby zabierać stanowisko w jakiejś sprawie. Ona musi być ponad nawet takimi tragediami i ponad nawet takimi problemami. Ale wtedy się jednak ugięła i pojechała. Tak. I chyba to było coś, bo ja no, muszę przyznać też taka królowa jako postacie, to wszystko historia, monarchia, to nie jest coś. Nie jestem ekspertem, to nie interesuje mnie za bardzo te szczegóły, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Ale co widziałem, że też miało zmienić
jej wizerunek. To były, chyba one były wychowane w czasach, kiedy było oczekowane, że ma dystans, że nie pokaże emocji, że nie jest zbyt blisko do ludzi, że powinno być dystans. I to jest, co ludzi oczekują, że jest wyższe niż reszta społeczeństwa. Ale przez czas i czasem media masowe, no wtedy miało zmienić to. To jest to, co pan mówił o te tragedie w Walii. I też to było ewidentne po śmierci Diana. Bo te pierwsze kilka dni po śmierci Diana, to były wtedy, nic nie mówiły, nic nie pokazały emocji. I to było społeczeństwo, wymagało to, domagało, że muszę przyjść i pokazać się i nawet płakać, nie, przed społeczeństwem. To tak były oczekiwania. Oczywiście też to było to, że były ten pomysł, bo było przestrzegane, że rodzina królowa bardzo źle traktowała Diana wtedy, więc to był chyba najwięcej taki kryzys monarchii przez ostatnie kilka dekad. Więc miała, tak, zgadzam się, miała zmienić, dostosować do zmiany społeczeństwa, co jest bardziej nieformalne niż było, kiedy została królową. I dlatego właśnie, jak zaczęliśmy rozmowę, powiedziałem, że epoka się skończyła tak naprawdę już dawno temu, po prostu Elżbiecie II udało się przejść, bo tak jak pan sam powiedział, ona skutecznie, i też jakim cudem jej się to udawało tak skutecznie, to jest, myślę, że do tego też zaraz wrócimy, ona skutecznie unikała zajmowania jakichkolwiek stanowisk. Właśnie, korona jest ponad tym wszystkim, korona symbolizuje trwałość brytyjskiego, brytyjskiego imperium. No ale czasy się zmieniły i pan mówił o tym, że społeczeństwo jako socjolog, bo dlatego pana zaprosiłem, społeczeństwo oczekuje jednak też czasem przywódcy, który w sytuacji kryzysu, w sytuacji problemu wyjdzie, zajmie stanowisko, część się z nim zgodzi, część się z nim nie zgodzi, będzie można za nim stanąć. Tak. Pewnie ulubionym dla Brytyjczyków przykładem byłby Churchill, chociaż nie dla wszystkich, ale, nie, ale, dla takim, wszystkich, nie. Ale takim, no może najbardziej, tak. Nie tyle ulubionym, co najbardziej znanym, o. No. Może tak. Tymczasem tutaj tego nie było i pytanie brzmi, czy nie jest oczekiwanie, żeby nowy król jednak właśnie wyszedł, mówiąc wprost, do ludzi, powiedział, co myśli, zajął czasem jakieś stanowisko. Tak, nie wiem, czy jest to oczekiwanie. Myślę, że może to będzie ciekawe, jak będzie reakcja społeczeństwa, jeśli on to robi. Oczywiście pierwsze, czy on będzie to robił, to, czy on czeka oczywiście tak długo, bo już ma swoje lat, ma 74 chyba ma, więc czeka długo na to, co będzie robił wtedy, czy będzie iść do społeczeństwa, mówić co myśli, a czy będzie takie podobne do Elżbiety II. Nie wiadomo, myślę, że jeśli on robi to, od razu podzieli społeczeństwo. Więc jeśli poradziłbym go, tak, to byłby, że bądź bardziej ostrożny. A z drugiej strony, z tego powodu, że nie jest tak popularny, nie jest taka, nie ma charakter charyzmatyczny, to będzie trudno dla niego robić dokładnie tak samo, jak Elżbieta II robiła. Więc myślę, że wyzwanie dla niego utrzymać te poparcie dla monarchii, co było, nie będzie łatwo. Ja myślę, że nie będę, na pewno nie będę pierwszym, na pewno nie będę ostatnim i jedynym, który wpadnie na taki chytry plan. Zresztą już gdzieś widziałem takie głosy, że skoro Karol jest tak bardzo niepopularny, a tak jak pan powiedział, no siła tego urzędu nie była. Nie brała się z tego, że Brytyjczycy kochają urząd królowej, po prostu kochali tą konkretną królową. Więc przydałby się król, którego będą lubili. No Karol nie jest dobrym kandydatem do tego typu roli, ale wielu mówi, no ale William byłby świetny, bo Williama uwielbiają. No to pamiętaj, że jest więcej problemów niż to, bo zgadzam się, że monarchie królowe były bardziej popularne niż monarchie, ale monarchie jeszcze ma. Jest wielkie społeczeństwo, brytyjskim większość społeczeństwa jest dość konserwatywne społeczeństwo. Mają ten, pamiętają te stare czasy, imperium i tak dalej, monarchia i jest jeszcze taka duża popularność tej instytucji, ale nie aż tak, jak były dla królowe. Więc pierwsze jest to, dokładnie jak pan mówił,
że jest ten problem, że Karol nie jest taka popularna postacią. Drugi jest, okej, więc jest pewien pomysł. Może lepiej iść jak najszybciej do William. Nawet były głosy o tym, że taka pominiemy tak. Nie przyjąć albo abdykować. Charles, tak. Tak nie będzie. I no, Charles mógł żyć, no, ma 74 lata, mógł żyć takie jeszcze 20 lat, więc no ma, nie, wiesz, jak... Dobre po mamie geny. Właśnie, mama jak po mamie, oni żyją bardzo wygodnie, nie ma problemu taka, więc mógł żyć długo, ale jest jeszcze problem. Pamiętam, okej, okay, William był jest bardziej popularny, ale też mamy takie inne skandały wokół te monarchie. Ten Harry i Meghan, że Harry zrezygnował jako księży i teraz oni mieszkają w Stanach. Jest duża kontrowersja o tym i Meghan jest w prasie popularna, jest bardzo niepopularna. Oni piszą dużo o niej jako, wiesz, to jest coś, to jest kobieta, która nie pasuje do monarchii według tych bardziej takiej konserwatywnej części społeczeństwa i establishmentu. I też jest inne skandały, na przykład Andrew. To był ten skandal. Tak, i to już taki potężny skandal. I pamiętamy, to wszyscy mówią teraz, że królowa była świetna, nic nie robiła, ale przez ten skandal ona dała 2 miliony funtów do Andrzeju, aby zapłacić tę dziewczynę, co było oskarżanie o ten atak seksualny. No, to jest taki mocno. Tak. Mocno. I to nie jest pierwszy raz, że były takie skandały. Więc to nie jest taka, okej, więc no, to nie jest takie, że zawsze były czyste ręce. Oczywiście, ale też no, nie spotkaliśmy się po to, żeby teraz rozliczać królową brytyjską no, z wszystkich skandali, oczywiście, problemów, wpadek. No, bo byśmy sobie tutaj dokładnie długo posiedzieli. Bardziej interesuje mnie co innego. No, bo tak. Rysuje nam się taki obraz właśnie no, potężnego wyzwania przed tą instytucją. Teoretycznie, pan sam powiedział, system brytyjski nie jest do końca, nawet nie jest demokratyczny, mm-hmm, no bo na czele tego wszystkiego stoi nieobieralna rodzina. Czyli nie są poddani weryfikacji wyborczej, no ale jednak są poddani weryfikacji takiego klasycznemu plebiscytowi popularności. I im bardziej popularni ludzie będą tam pełnili funkcję, tym korona będzie stabilniejsza. Mm-hmm. Jeżeli będą oni nielubiani, jeżeli będą oni krytykowani, korona może chwiać się w posadach. Czy oczywiście ciężko byłoby sobie kiedyś w przeszłości wyobrazić taki scenariusz, ale czy w XXI wieku, w dobie internetu, mediów społecznościowych, wręcz no, wyścigu informacyjnego, czy można sobie wyobrazić scenariusz, w którym po prostu Brytyjczycy mają tak bardzo dość swojej rodziny panującej, że monarchia się załamuje? Nie od razu. Ale myślę, że jest możliwe, że idziemy ten kierunek. To nie jest tylko kwestia monarchii, to jest też kwestia przyszłości całego kraju. Jeśli utrzyma Wielką Brytanię jako zjednoczenie kraju, bo już ten rząd w Szkocji zagłosowali w Sejmie Szkocji, że oni chcą nowy referendum. Brytyjski rząd mówi, że nie, teraz idzie do sądu. I to będzie teraz, no to jest konflikt wokół tego, czy będzie nowe referendum, czy nie. Też to jest podobna sytuacja w Irlandii, gdzie jest coraz więcej wsparcia dla zjednoczenia Irlandii, niezależnie od Wielkiej Brytanii. To wszystko też jest oczywiście związane z Brexitem też. Tak, to jest, właśnie, to chciałem powiedzieć, wraca tak, Brexit, tak, bo tak. Udawało się utrzymywać w miarę chociażby jedność Irlandii, dlatego że no nie było problemu, no bo obie Irlandie co prawda nie były połączone, no ale były we wspólnocie europejskiej, więc tak, przez nie było tak naprawdę lat, granicy, coś, tak, nie było problemu. A usłyszeliśmy, a teraz granica wraca. Jak zaczynał się Brexit, dużo było w ogóle mowy o tym, że za chwilę wróci też, wracą też krwawe walki, zamachy. Tak. IRA wykopie z karabiny z piwnic i wróci do walki. No, na razie krwawych walk o niepodległość Irlandii nie ma. Nie. Ale i tak, jak pan powiedział, no wraca
kwestia zjednoczenia Irlandii. No, w Radze partii Sinn Féin jest najbardziej takie popularne, to jest te partii, którzy... To jest no, polityczne skrzydło IRA. Tak, no było, tak, to oczywiście IRA nie istnieje teraz, ale teraz jest partii, która rządzi na północnej Irlandii i jest najbardziej popularna partia na południe Irlandii też. Więc to rośnie tym poparcie dla niepodległości całej Irlandii. I szczególnie wśród młodzieży. Gdzie to idzie, nie wiem, bo ja to dokładnie jak pan mówił, nie? Że przez ostatnie 20-25 lat te granice między tych dwóch części Irlandii były otwarte, więc no, rzeczywiście nie były takie pilne problem, co musiał rozwiązać teraz. Ale teraz po Brexicie ten problem wróci. Więc wszystkie te problemy są, oczywiście to jest też tym pozostałości od czasów kolonializmu. I to wróci. I to będzie następny problem, że ten Commonwealth jest, nie pamiętam ile krajów teraz, gdzie Elżbiety były królowe, nie tylko Wielkiej Brytanii, albo jakieś 15 innych krajów to było, między nimi kraje jak Australia. Ja słyszałem głosy, że po śmierci królowe wtedy wróci to, te kwestie, czy Australia będzie nadal taka związana z Wielką Brytanią, czy będzie nowym republikiem. I dlaczego nie? No, to jest taka absurdy takie czasy, że nadal jest ten układ. Ja słyszałem, że jest była jakoś zgoda wśród establishmentu, społeczeństwa australijskiego, że zostanie ten temat na boku, aż Elżbieta II żyje. I potem, no, zobaczymy. Więc duże to jest tak, ten problem. Państwo zrozumie, co chodzi. Znaczy, nie ma wcale pewności, że Karol będzie formalnym królem Australii. No będzie, teraz jest. Ale jeśli to będzie nadal zaakceptowane, bo już jest ten proces, nowy proces dekolonizacji, znaczy Barbados był w tym roku, że oni zagłosowali, że królowy nie będzie panować tam. Więc to proces zaczyna. Albo może nie zaczyna, może to jest jak zaczynaliśmy nasze rozmowy. To jest ten proces, co było cały czas, kiedy była królowa. I pamiętam, że została królową w 1952 roku, co było niedługo po wojnie światowej i kiedy zaczynała ten proces dekolonizacji. Tak. Postacią numer jeden teraz w przekazie medialnym i w ogóle w dyskusjach będzie królowa Elżbieta, tak. No, ale ja bym chciał, by jest jeszcze druga istotna kobieta dla brytyjskiej polityki, o której chcielibyśmy porozmawiać. No, Liz Truss, jeśli ktoś się nie zdążył zorientować, od kilku dni zaledwie premier Wielkiej Brytanii, no, zdążyła jeszcze przywitać się z monarchinią, zdążyła jeszcze królowa Elżbieta formalnie przekazać jej sprawowanie rządów jej królewskiej mości. Dwa dni później zmarła. No, Liz Truss ma teraz potężne wyzwanie przed sobą. I wcale nie mówię o tym planie D-Day 10, tylko brytyjska gospodarka i brytyjskie społeczeństwo borykają się z bardzo, bardzo poważnymi kłopotami. Tak. To jest to. No, oczywiście może dla niej ona ma teraz... Oczywiście to jest, nie wiem, czy to jest trudno być takie premierem i potem od razu jest takie wydarzenie. Ale z drugiej strony to znaczy, że ma jakiś czas, bo było mnóstwo kryzysów zaczynał. Jak pan mówi o ten kryzys gospodarki, te kosztów życia, to nie jest tylko oczywiście kryzys w Wielkiej Brytanii. Wiemy to, jak to jest w Polsce i w innych krajach. Panie profesorze, proszę wybaczyć, ja sobie wynotowałem, żebyśmy państwo, no... My w Polsce koncentrujemy się na problemach naszych. Ja sobie wynotowałem, jakie są podstawowe wyzwania i problemy, przed którymi staje Liz Truss na samym wstępie swoich rządów. Więc mamy tak. Funt niedawno osiągnął rekordowy dołek. Jest najsłabszy względem dolara od 1985 roku. Sierpień był dla brytyjskich obligacji rządowych najgorszym miesiącem od 1978 roku. Dług publiczny zbliża się do poziomu 100% PKB, zapowiadają się strajki w kolejnych branżach, a inflacja jest dwucyfrowa,
Rachunki za energię rosną jak szalone, tak. No i cała gospodarka stoi w obliczu stagnacji. Znaczy wiele z tych problemów ma też tak. polska gospodarka. Natomiast no ja tu dużo też rozmawiam z ludźmi o tym, jakie ciężkie są, jak ciężka będzie ta zima, jak ciężko będzie ogrzać domy, że będą problemy z dostawami, z dostępnością energii. No te same problemy będą też w Wielkiej Brytanii. I pytanie brzmi, czy społeczeństwo rzeczywiście, znaczy ja nie wiem, bo pewnie tak, no bo Brytyjczycy kochają swoją monarchię, kochają ten spektakl, ale jak ja bym miał dwucyfrową inflację, drożyznę w sklepach, gigantyczne rachunki za prąd, to pewnie wcale nie chciałbym oglądać telewizji wielkiego, wystawnego, kosztownego show, bo na pewno takim będzie pogrzeb Elżbiety II. No tak, ja myślę, że no co pan mówi, że cała tak jest te problemy, co jest w Wielkiej Brytanii, no nie wiem co powiedzieć, pan ma absolutnie rację, to jest trudna sytuacja w Wielkiej Brytanii, nie jest wyjątkowe dla Wielkiej Brytanii, to jest cała Europie, ale Wielkiej Brytanii, bo te kryzysy w Europie mamy oczywiście post-COVID-a, te wojny na Ukrainie i sankcje to wszystko, ale Wielkie Pytanie też jest ten efekt Brexita. I to jest wszystko razem, to znaczy, że jest potężny, duży kryzys ekonomiczny i problem polityczny dla rządu. Ale czasy, kiedy jest tuż po śmierci Elżbiety, to daje Liz Truss jakiś czas ulgę, jakiś moment, kiedy wszystko będzie skupione. Już wiele tych strajkujących branż powiedziało, że w obliczu narodowej żałoby no, nie będzie strajków, tylko będą po prostu właśnie takie tak. demonstracje żałobne. To jest te strajki kolejowe i sektorze pocztowe. To były zgłoszone strajki w przyszłym tygodniu. I oni, tak jak pan mówi, zawieścili to. I to jest moment, kiedy wszyscy takie opozycje albo demonstracje, można mówić, że a, to nie jest ten czas, to jest ten okres żałoby. I na pewno rząd korzysta z tej sytuacji, ale ten okres żałoby trwa tylko 10 dni. I potem te wszystkie problemy wracają. Nie myślę, że będzie żadnych opozycji do tego, poważnej opozycji do tego, że będzie wielki show i pogrzeb i tak dalej. To jest coś, co myślę, że większość społeczeństwa brytyjskiego oczekuje, że będzie. Ale potem jest nowa sytuacja. Daje Liz Truss, no powiedzmy, jakieś 2 tygodnie czy coś, nie? Że nie będzie dużo opozycji, demonstracji, strajki od razu. Ale to jest tylko na jakiś czas. Jest bardzo niepopularna polityka Liz Truss. Było tylko coś jak 15%, myślę, że była dobra decyzja, że została premierką. Jest nawet wśród elektoratu partii konserwatywnej większość myśli, że nie była dobra decyzja. Więc ona ma naprawdę trudną sytuację. Sytuacja, co będzie trudniej chyba, jak idziemy przez zimę, gdzie będzie, oczywiście, no wiemy, to wzrost, rachunki i tak dalej, i tak dalej. Ale może dla niej ten okres żałoby daje jakiś czas, co wcześniej nie byłyby. No tak, bez tego musiałby od razu już dzisiaj mierzyć się z tymi problemami, tak. I tak ma chwilę przerwy. No ale tak jak słucham też tego, co pan profesor mówi, no to ma bardzo potężnego sojusznika, bo w identycznej sytuacji będzie król Karol. No on też jest niepopularnym jednak politykiem, no bo tak to trzeba nazwać. Jak pan mówił, sondaże wcale nie są dla niego jakoś super przychylne. On też będzie musiał udowodnić, że nadaje się do tej roli, odnaleźć się w tej roli. Więc pytanie, na ile ta dwójka jest w stanie ze sobą współpracować i sobie jakoś tej sytuacji pomagać? No też zobaczymy. Oczywiście Karol nie musi wygrać wybory, więc to jest dla niego bardziej kompetywna sytuacja niż Liz Truss ma. I no to będzie ciekawe, no, jak to będzie. Jeśli oczywiście też on nie musi się zgadzać jej decyzje i tak dalej, więc ale jeśli oni symbolicznie wspierają się,
Albo nie, może no Karol chce być taki daleko od niej. Takie, nie, może nie właśnie tak jak pan powiedział, on się nie boi zająć stanowiska, on potrafił zająć stanowiska. Może to jest dla niego szansa na zaistnienie, że będzie punktował nielubianą panią premier, że będzie krytykował tak. nielubianą panią premier. Wątpię, że robi to szybko. Wątpię, że on będzie robił to taki prosto. Myślę, że raczej... No, w przeszłości on mówił, on miał takie podzielone opinie o architekturze, o sprawie ocieplenia globalne i tak dalej. On będzie robić w taki sposób, myślę, niż bezpośrednio atakować rządu. Ale jest nowa sytuacja. Nikt nie wie, to jest jak mówiłem na początku, prawie nikt w Wielkiej Brytanii pamięta czasy przed, zanim Elżbieta II była królowa, więc to jest nowa sytuacja dla wszystkich. To jest nieznana. No tak, i wszyscy jesteśmy bardzo ciekaw, jak Karol odnajdzie się w tej roli. Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz na sam proszę koniec. Razy. Co prawda, jak policzyliśmy przed spotkaniem do wyborów, zostają jeszcze 2 lata. No wiadomo, no tam w Wielkiej Brytanii sprawa jest prosta. No albo rządzą jedni, albo drudzy. Mhm. Jeśli partii konserwatywnej nie uda się utrzymać przy władzy, no to władzę przejmą lejburzyści. Wśród lejburzystów nigdy nie brakowało no, zwykłych, klasycznych republikanów, którzy mówili, może już starczy tej... w ich mniemaniu farsy, to jest bardzo kosztowne dla brytyjskiego społeczeństwa, bardzo kosztowna dla brytyjskiego społeczeństwa impreza. Na ile silne są takie ruchy antymonarchistyczne w partii lejburzystowskiej? Mało jest, mało. No, to zależy. Jeśli opinie jest, leży, to jest wśród członków i elektoratów, Partii Pracy. Sam jestem republikanem. Myślę, że to jest taka instytucja, co teraz nie powinno istnieć, ale wśród... Nigdy nie był, nawet kiedy Jeremy Corbyn był liderem Partii Pracy. No, on i Jeremy Corbyn był wiele... Znaczy, jak przyjmował władzę, wszyscy byli przekonani, a komunista, który zaraz obali monarchię. Komunisty nie były, ale... Ani nie był komunistą, tak, ani tak. nie obalił monarchii. Ale socjalista, no. ale nigdy nie mówił o tym. Nigdy nie mówi, że będę skończyć tę instytucję monarchię. Nigdy nie walczy o tym. Nawet najbardziej takie lewicowe, jeśli oni są przeciw tej instytucji, rozumieją, że to nie jest taka te pole, że warto jest walczyć. Może o ten House of Lords i tak dalej na boku. I teraz jak jest, przepraszam, teraz jest bardziej centrowy, prawicowy liderem Partii Pracy, Keir Starmer. On na pewno tak, on będzie robić, mówić dokładnie tak samo jak Partii Konserwatywnej, wszystko to będzie cała żałoba i tak dalej. I nie oczekuję, że żadnego polityka poważnego w Wielkiej Brytanii będzie mówić coś teraz o republikanizmie w Wielkiej Brytanii. Ale może po kolei takiej przyszłości, takie to wróci jako tematem w Sejmie Polityce. Ale wcale nie musimy, tak już zataczając koło, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy już na samym początku naszego spotkania. Znaczy, no, to największym atutem monarchii jest to, że daje stabilność. Mhm. Znowu wrócę jeszcze raz, już obiecuję, że ostatni raz podczas tej rozmowy do serialu The Crown. Mhm. Dla mnie najbardziej szokującym wręcz odcinkiem był ten, który pokazał, jak wyglądała edukacja Elżbiety II. Ja znowu nie wiedziałem, ale z tego, co sprawdzałem, jakby ten serial pokazuje wiele prawdy o rodzinie królewskiej, choć nie całą. Uderzyła mnie ta wizja osoby, o której od lat dzieciństwa wiadomo było, że przejmie kluczową dla brytyjskiego systemu prawnego rolę. I w związku z tym od dziecka była do tej roli przygotowywana. Nie chodziła jak inni do normalnej szkoły, nie uczyła się z innymi dziećmi na lekcjach, nie wiem, geografii, historii i tak dalej. Była przez najlepszych profesorów brytyjskiego prawa konstytucyjnego szykowana do roli monarchy. Znaczy szykowana do roli człowieka, który wręcz uosabia stabilność brytyjskich rządów i zapewnia stabilność brytyjskiego systemu. Ja muszę powiedzieć, że też nigdy nie byłem zwolennikiem koncepcji monarchii, ale po tym odcinku, po tym jak przedstawiono mi w ten sposób wizję brytyjskiej monarchii, pomyślałem sobie,
może jest w tym jakiś sens, że zamiast wybierać co 4 lata zupełnie przypadkowego polityka, który będzie gdzieś tam stał na straży konstytucji i podpisywał albo nie podpisywał ustawy, może lepiej sobie kogoś do tej roli wyhodować i mieć go potem przez kilkadziesiąt lat i mieć kilkadziesiąt lat spokoju i stabilizacji. Można hodować w taki sposób, ale wtedy myślisz, tak jak akceptować się ten głowę państwa, nic nie będzie robiła, to będzie tylko symbolem, bo to jest taka rola, co jest ta edukacja, jest dobrym być bo one, jak pan mówi, były wyhodowane, hodowane do tej roli, ale wtedy to były tylko o symbole, jak robić, jak zachować się, jak jest oczekowanie swoją rolę państwa i tak dalej. Nie miała taka swoje własna poglądy polityczne, może miała, ale nie mogę podzielić te poglądy i tak dalej, więc to jest inna rola, no, nie możemy porównać to do jaki prezydent, bo nie jest możliwe, myślę, mieć prezydent kraju demokratycznego, co mógł rządzić tak długo, tak nawet długo, jeśli było możliwe według konstytucji. Ale to jest... Ale z drugiej, mówię, ale powtórzę, ale z drugiej strony ciężko jest mieć prezydenta, którego już od dziecka do roli prezydenta szykowano. Ja chyba nie jest możliwe, nie? I to nie jest, i to nie jest tylko te królowe, to jest cała klasa arystokracji i wokół te klasy, szlachta, tak mówiliśmy, nie? Jest duża klasa społeczeństwa w Wielkiej Brytanii, które jest, mają te same takie pomysły, że oni są hodowane, aby panować, rządzić. Nawet jeśli patrzymy na ten rząd teraz, że większość ministrów, nie pamiętam dokładnie ile, ale jest jakoś 70-80%, oni poszli to do uniwersytetów Cambridge albo Oxford. Oni na pewno byli wtedy takie w szkołach prywatnych, najekskluzywnych. Te całe House of Lords są ludzi, którzy są tych pewnych rodzin i tak dalej. I to jest dlaczego to nie chodzi tylko o to jedną osobę jako symbola, ale jest system. I system, gdzie jest no tysiące, dziesięć tysięcy ludzi, którzy w krwi myślą, że powinna być tych stanowiskach, że zawsze były w rodzinie, finanse, w prawie, to wszystko takie, oni są najwyższe stanowiska. Jest mniej niż było i to jest ten, co mówiliśmy, że stopniowo skończy może ten system, ale system jeszcze jest i to jest ten system taki klasowy, co jest bardzo jest inny niż w Polsce, to nie znaczy, że nie ma podziału w Polsce klasowej, jest, ale Wielkie Brytanie jest inne. To jest bardzo taka wśród te historie, kultura, to wszystko, ta edukacja, sposób mówienia i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo taka ostry podział kulturowy według klasy. Widziałem takie ostatnie rzeczy, że widziałem dzisiaj na przykład taki pokazać, jak ten system taki jest, że w ten weekend te mecze piłki nożne zostały zwołane. Ale na przykład te pokazy teatru jeszcze będą. I to jest taka symboliczne pokaże, jak to jest ten rozrywka różnica, dla określonej klasy, tak, jest zachowana, ale już rozrywka dla mas jest zamykana. Tak jest. No. No ale chciałbym już kończąc, żeby jakąś tu kropkę postawić, no ale właśnie może to znowu wracając do tego, co państwu mówiłem. Gigantyczne problemy przed rosyjską, ciągle o tej Rosji rozmawiam, więc mam już to wyuczone, gigantyczne problemy przed rosyjską gospodarką. Nie, przed brytyjską gospodarką są bardzo poważne wyzwania. Brexit odbija się, no, trywializując, potężną czkawką. Szkoci mówią, że za chwilę chcą kolejny raz podejść do referendum w sprawie niepodległości. W Irlandii wraca temat zjednoczenia. Znaczy, no, bardzo, bardzo potężne wyzwania stoją przed Wielką Brytanią. Dlatego znowu, może to jest kolejna szansa dla króla Karola, że będzie mógł być tym, w tym szalonym okresie, który Brytanię czeka, tym jedynym elementem stabilnym, niektórzy powiedzą reliktem, inni powiedzą no, symbolem naszej imperialnej historii. Jest sprzeczność tutaj, bo tak zgadzam się, to jeśli on będzie sukcesem, to chyba jest to, że może robić, co królowa robiła i to znaczy, że nic nie robić. I wtedy może być symbolem stabilności, ciągłości, jak królowa. Ale z tego powodu, że nic nie robi,
też nie może rozwiązać te problemy z Abszednami. Pamiętam się królowe, wszyscy mówią takie piękne słowo o niej, jak dobrze panowała i tak dalej, ale mamy sytuację ten, i to nie jest tylko od wczoraj, nie? Że to jest długa kryzys Wielkiej Brytanii i ona była królowa wtedy. Więc taka widzę, że tak, jeśli Charles będzie sukcesem, musi robić podobnie, tak samo jak królowa, ale przez to nie ma szansy rozwiązać poważnych problemów, co stwarza społeczeństwa brytyjskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Również. Dziękuję, że pan znalazł dla nas dzisiaj czas. Państwu dziękuję, że byliście tak licznie z nami. Mam nadzieję, że pan profesor dobrze wam wytłumaczył, jakie wyzwania stoją przed brytyjską monarchią, a konkretnie przed królem Karolem, no i też po części również i przed księciem Williamem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za to, że byliście. Zapraszam na poniedziałek, na kolejny raport o 11:00. Do zobaczenia.